opowiem o Afryce. Albo inaczej, opowiem o tym, jak my opowiadamy o Afryce. Będzie mowa o stereotypach i o tym, jak je przełamać. Bo to, że posługujemy się stereotypami, nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że czasami służą nam one do określania rzeczywistości i do tłumaczenia jej w całości. Weźmy właśnie takie afrykańskie, czyste stereotypy, jak na przykład ten, który mówi, że jest to kontynent głodu, kontynent suszy, kontynent nędzy, wojen. Pewnie coś w tym jest, ale warto się zastanowić, skąd na przykład bierze się głód, prawda? Czy skąd bierze się susza? Są takie miejsca w Afryce, gdzie susza jest obecna od kilku tysięcy lat. I ludzie sobie jakoś do tej pory radzili. Dlaczego teraz nagle sobie nie radzą? Skąd biorą się wojny? Co jest ich przyczyną? Jaka jest nadzieja dla Afryki? Czy może nadzieją jest demokracja? Czy może nadzieją jest kapitalizm? A może powinniśmy wiązać nadzieję z tym, że będziemy pomagać Afryce? Może za mało tej pomocy dajemy? A może Chiny są nadzieją Afryki? To są wszystko rzeczy, o których będę chciał porozmawiać z uczestnikami spotkania i będę chciał również odnieść się do tego, co oni myślą na temat Afryki, bo te stereotypy, o których na początku mówiłem, funkcjonują na takich dwóch poziomach. Jeden to jest stereotyp Afryki jako lądu do odkrycia, rozległe przestrzenie, sawanny, na których pięknie, majestatycznie porusza się trawa i chodzą sobie po niej lwy, słonie i żyrafy, a my tam przyjeżdżamy co jakiś czas, żeby odkrywać to piękno, a równocześnie odkrywać piękno w sobie. I drugi stereotyp to jest właśnie stereotyp Afryki głodu, Afryki nędzy, Afryki, w której nic się nie dzieje poza rzeziami i wojnami. I to jest też stereotyp, który nam służy, bo my możemy pomóc Afryce. Bez nas Afryka zginie. Zastanowimy się, czy te dwie rzeczy mają sens, czy te dwa podejścia są w jakikolwiek sposób usprawiedliwione. Zapraszam, proszę przyjść i mnie posłuchać.